Według podań nasz przodek Maui przepłynął z Polinezji na połów, tu gdzie dziś jest Aotearoa, wyspa północna. Jego skąpi bracia odcięli mu dostęp do ryb, tworząc tę piękną wyspę. Głowa ryby to Wellington. Ogon znajduje się na północy. Wyspa południowa to Łódź, a wyspa Stewart – kotwica. Nowa Zelandia od spodu. Nowa Zelandia stanowi naturalne laboratorium geologiczne. Leży w strefie kolizji dwóch płyt litosfery. Obserwujemy tu skutki działania potężnych sił, które dynamicznie zmieniają krajobraz tego niezwykłego kraju. Naukowcy wyjaśniają, jak powstała Nowa Zelandia. Dlaczego, zanurzywszy się całkowicie w oceanie, 25 milionów lat temu została ponownie z ogromną siłą wypchnięta ponad jego powierzchnię. Od niedawna nowoczesna aparatura pozwala śledzić ruchy skorupy ziemskiej. Badając aktywność wulkanów i zjawiska sejsmiczne, naukowcy starają się przewidywać zagrożenia i zapobiegać ich konsekwencjom. Niezwykła aktywność natury miała także ogromne znaczenie dla kultury i duchowości Maorysów, rdzennych mieszkańców tych malowniczych wysp. Tu nikt nie zapomina, że siły, które przez miliony lat kształtowały te tereny, nadal są bardzo aktywne.